Breaking News. Nadchodzą comiesięczne aktualności ze świata nieruchomości. Ja nazywam się Patryk Sołtysiak i witam Cię na naszym kanale Flip na Pierwotnym. Okej. Zaczynamy. 9 listopada 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie ministra rozwoju i technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jak mawiał rząd, zmiana ma na celu ukrócić tak zwaną patodeweloperkę. Można powiedzieć, że warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest swoistą konstytucją budowania. Co zatem zmienia nowe rozporządzenie? Otóż minimalna odległość wielorodzinnego ponad czterokondygnacyjnego budynku do granicy działki ma wynosić 5 metrów. Wprowadzono również obowiązek wykonania pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 15 metrów kwadratowych na potrzeby przechowywania rowerów i wózków dziecięcych. Nastąpiła również zmiana regulacji w zakresie placów zabaw dla dzieci i miejsc rekreacyjnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Wprowadzono obowiązek urządzania placu zabaw w przypadku, gdy liczba mieszkań w danej inwestycji przekracza 20 sztuk. Wyjątek stanowić będzie sytuacja, w której w odległości do 750 metrów od takiej inwestycji istnieje plac zabaw ogólnodostępny. Określono też wymagania dotyczące m.in. ogrodzeń i powierzchni placu zabaw. Wprowadzono także obowiązek zachowania co najmniej 25 metrów powierzchni użytkowej dla lokalu użytkowego, będącego także lokalem mieszkalnym w nowo projektowanych budynkach. Budowa lokali o powierzchni mniejszej będzie dopuszczana, ale pod warunkiem, że jest on usytuowany na pierwszej lub drugiej kondygnacji naziemnej i ma bezpośredni dostęp z zewnątrz budynków. Zrównała się minimalna powierzchnia lokali użytkowych z minimalną powierzchnią lokali mieszkalnych. Nowe normy spowodują zmiany w składanych projektach dla tysięcy planowanych osiedli, co oznacza znaczne wydłużenie w planie oddania do użytkowania inwestycji oraz na pewno zmniejszy się skala budowy inwestycji deweloperskich. Maciej Wandzel, prezes Soho Development oraz członek zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich, uważa, że deweloperzy, którzy rozpoczęli lub są w trakcie przygotowywania projektów na drugi i trzeci kwartał, muszą je gruntownie zmienić. Jeśli plan złożenia wniosku był w drugim kwartale, to trzeba będzie plan przesunąć do połowy lub nawet końca roku, bowiem będzie trzeba przejść ścieżkę od początku. Oprócz przeprojektowania budynków należy na nowo zebrać zgody, na przykład na przełączenie mediów. W związku z tym na rynek trafi po prostu mniej mieszkań przy utrzymującej się od dłuższego czasu niskiej podaży. Nowelizacja warunków technicznych ma wejść w życie 1 kwietnia. Jednak w związku z licznymi wątpliwościami całej branży budowlanej, branży deweloperskiej, termin ten może zostać przesunięty. Wyznaczony nowy termin jednak nie będzie dłuższy niż pół roku. Prawdopodobnie. Na pewno budować po staremu, natomiast będzie można składają wniosek o pozwolenie na budowę do 31 marca. Idąc dalej, co słychać na rynku w odniesieniu do cen mieszkań? Średnie ceny są bardzo zróżnicowane, wiele zależy od miasta. Jeśli chodzi o lokale wprowadzone do sprzedaży, najdrożej jest nadal oczywiście w stolicy. Prawie 15 600 zł za metr kwadratowy w lutym tego roku. Najtaniej z kolei w Łodzi, około 9 300 zł za metr kwadratowy, co pokazuje niniejszy wykres. Otóż w Łodzi, co ciekawe, wprowadzone mieszkania do sprzedaży w odróżnieniu do reszty rynków są tańsze niż sprzedane. Warto również przyjrzeć się średniej strukturze cenowej dostępnej oferty na rynku pierwotnym. Tutaj okazuje się, że bardzo pozytywnie wyróżnia się sytuacja aglomeracji katowickiej, gdzie średnia cena wynosi 10 600 zł za metr kwadratowy i podejrzewam, że tutaj też jest najwięcej mieszkań poniżej 10 000 zł za metr. Drugie miejsce zajmuje Łódź, a po drugiej stronie znajduje się Kraków i Warszawa, co może nie dziwić. Dalej patrząc na te dwa rynki, w lutym w stolicy wprowadzono w prawie 2200 mieszkań, a sprzedano nieco ponad 1830. To wciąż jednak nikłe różnice. W Krakowie natomiast jest dramat, bowiem wprowadzono 530 mieszkań, a sprzedano 526. Mam wrażenie, że ten rynek zanika. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że na inwestycje z KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy, przeznaczono 1 miliard złotych, m.in. na program Czyste Powietrze, którego zadaniem jest wymiana źródeł ciepła, a także poprawa efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych. Na wydanie pieniędzy z KPO będziemy mieć czas zaledwie do
końca sierpnia 2026 roku. Co to oznacza? To przyspieszenie może skutkować brakiem rąk do pracy ze strony inwestycji deweloperskich, a ceny materiałów budowlanych i koszty pracy znowu pójdą w górę. Jednocześnie boom przeżywać będą budownictwo drogowe, kolejowe i użyteczności publicznej, a także właśnie deweloperzy. Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami komentuje, że inwestorzy będą sobie wyrywali fachowców z dziedzin, w których będą te prace realizowane, a zatem branża budowlana może jedynie przygotować się tylko i wyłącznie magazynowo, kupując odpowiednio szybciej materiały. Spiętrzenie tych wszystkich inwestycji w związku z Krajowym Planem Odbudowy może także grozić gwałtownym wzrostem cen. Czy popyt to udźwignie? Otóż 14 marca rząd ostatecznie przyjął kolejny program tanich kredytów. Oprocentowanie kredytu ma wynosić od 0 do 1,5%. Nowy program zastąpi bezpieczny kredyt 2% i jest realizacją obietnicy wprowadzenia kredytu 0% i wejdzie od lipca bieżącego roku. Kredyt na start będzie dostępny dla osób planujących zakup pierwszego mieszkania oraz rodzin z co najmniej trójką dzieci poszukujących większego lokum. W praktyce będzie to polegało na realizacji dopłat, które obniżą raty kredytowe do takiego poziomu, jakby oprocentowanie wynosiło właśnie od 0% do 1,5% w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. I tak, 1,5% trafi dla gospodarstw jedno- bądź dwuosobowych. 1% natomiast będzie należał się gospodarstwom trzyosobowym, 0,5% dla gospodarstw czteroosobowych i 0% dla gospodarstw powyżej 5 osób. Kwota kredytu na start nie będzie ograniczona, ale dopłaty już tak. W jakiej wysokości będzie ostateczne dofinansowanie ze strony rządu? Subskrybuj, lajkuj nasz kanał, a będziemy o tym rozmawiać z ekspertem finansowym Piotrkiem Sakiewiczem w najbliższym czasie. No i daj znać, co sądzisz o zmianach podanych w niniejszym materiale. Do zobaczenia!